Cześć, z tej strony Grzesiek. Dziś Wam zaprezentuję, jak zrobić na własny użytek topnik z pędzelkiem. Coś w stylu RF800. Tu widzicie, już gotowy jest. Jeszcze się rozpuszcza. Kolorkiem bardzo podobny do tego, które można kupić na aukcjach internetowych. Taki topnik się składa w sumie z kalafonii i z izopropanolu. Także czemu by samemu nie zrobić, tak? No to dobra, dla naszego użytku będzie potrzebna nam IPA. Jakiś lakier, ja polecam nie lakier, bo lakier ciężko domyć w środku. Są takie odżywki do paznokci. To są jakieś olejki. Wlewacie IPy, czyścicie, potem nas dosucha patyczkiem do uszu i macie normalnie fajny, macie dozownik z pędzelkiem, nie? Tylko musicie uważać, jak będziecie czyścić, żeby tego pędzelka nie wyharatać z tej rurki, bo one są tak wbijane jakby. Także na to uważajcie. Po prostu wlewacie IPy, potrząsacie i czyścicie, a potem jeszcze płynem i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, bierzemy sobie kalafonię. Kalafonia jest tania, 5 zł chyba kosztuje taka spora kalafonia. Możecie całą rozpuścić, to Wam z pół litra wyjdzie tego topnika. I sami sobie dozujecie ilość kalafonii w IP-ie, nie? Także wiecie, im więcej dacie, tym ciemniejszy kolor uzyskacie. No i też teoretycznie powinno to lepiej chwytać, tak? Ale to też zależy od kalafonii i no i też, żeby się nie kleiło na płytce, tak? Malujecie płytkę i jedziecie z koksem. No to jedziemy. Młotek do ubijania ziemniaków. Moja się na pewno ucieszy, że zaorałem jej pijaczkę do ziemniaków. No cóż, kalafonia, młotek, IPA, karteczka, może być z drukarki jakakolwiek, bo tu ona posłuży temu, żeby przesypać do tej małej szyjki po prostu tą kalafonię. Nożyk, woreczek strunowy, dobrze, bo będziemy tłuc w nim, żeby się nie rozpryskało po całym pomieszczeniu. No i wiadomo, do opisania, ja tu mam taką drukareczkę Bradera. Ja sobie to opisałem, żebym wiedział, co to jest. Jedziemy z koksem. Najpierw dłubiemy to, ewentualnie możemy uderzać tak dłonią, żeby uzyskać jak najwięcej tego po prostu topnika, no, w kalafonii tej. Ona już jest rozkruszona, jak tak sobie ją będziemy powolutku. No chyba, że od razu walniemy całość, no to wiadomo, będziemy musieli pod młotkiem tuć ten woreczek. Przesypujemy sobie do woreczka tyle, ile potrzebujemy. Ja już mam, ja nie mam gdzie właściwie tego już wdawać. I tyle starczy. Może być tak zwana kałówka albo pojemniczek na mocz, bo tu będziemy rozpuszczać to. Chyba, że już macie tą buteleczkę czystą, to możecie bezpośrednio do niej wsypać i tu zalać IPą. Po prostu zamykamy sobie strunowy i teraz naparzamy. Tylko tą paską częścią, bo ona bardziej nam to rozbije. Jak już mamy pokruszone, takie na proszek, tu jakieś pozostałości z cyny, to wiadomo, że to wyjmiemy. Przesypujemy się sobie całość na tą karteczkę, którą przygotowaliśmy. No, mi tu nawet zostało. Został kawałek cyny. Go usunę. I mamy taki oto proszek. Ja go tam za mocno nie tarmosiłem, bo on się resztę rozpuści się. Także przesypujemy do naszego cudownego pojemniczka mieszającego, mieszalnika. Zalewamy sobie IPą. Tam ile potrzebujemy tego, tyle wlewamy. Ja wleję tylko trochę, bo na potrzeby tego filmu. Więcej nie zużyję, na to tyle nie potrzeba. Zakręcamy i trząsamy. Widzicie, kalafonia się już rozpływa. Nie wiem, czy to widać. Robi się nam taki żółty kolor. Im więcej tej kalafonii dacie, tym bardziej się Wam zrobi ten kolorek ciemny, taki herbaciany.
Ja dałem więcej, bo nie wiem, zobaczę jak to się sprawdza. Z większą ilością, z mniejszą, no tak. No tak jak to topniki wpłynie, no. Też cyna, zależy od cyny, ja cynela używam. Tu sypię bezpośrednio, żeby wam już nie tuc tam przed kamerą. Bo też tak można, tylko dłużej trwa proces rozpuszczania. Dlatego warto rozwalić najpierw. No. I tak nam się robi ładnie topniczek w stylu RF800. I czekam aż się rozpuści. On się po jakiejś dobie rozpuści cały. Wiadomo, im większe grudy, tym dłużej będzie to trwało. A tak wygląda. Możecie sobie ten pędzelek przyciąć, żeby to jakoś miało ręce i nogi. I sobie nakładamy ten nasz topnik ładnie. IPA szybko odparowuje. Zostaje tylko nam cała kalafonia na tym, na tych wszystkich lutach, ścieżkach. Wiadomo, potem to wydomyć. Im więcej dacie tego po prostu tego kalafonii, tym wiadomo, zostanie wam większy glut na płytce. To potem jakąś szczoteczką można doczyścić. Widzicie, topnik się ładnie nakłada. Sami musicie dobrać ilość kalafonii do danej IPy. W sensie, no, ile wlejecie IPy, to musicie po prostu dobrać sobie tą kalafonię, jak wam tam najlepiej wyjdzie ten topnik. Także z mojej strony to wszystko. Polecam wam robić własny topnik, bo jest tańszy. Nas wyjdzie, jak macie już IPę i panu wiadomo, tam jak kupicie sobie litry za 20, no to litr wam starczy na wieczność, chyba że dużo tego używacie. Macie drukarki 3D czy coś, to na pewno IP macie gdzieś tam w domu. Kalafonia u Chińczyka kupicie nawet za 5 zł. Kalafonia z Thermopast jest lepsza, wiadomo. To też chyba koło tego. Mi ta kalafonia służy już o bardzo długo. A topnik w sumie robię od niedawna. Aż tyle nie lutuję, więc dlatego sobie zrobiłem taką małą buteleczkę. Także z mojej strony to tyle. Polecam topniczek własnej produkcji. Trzymajcie się. Hej!